W Różankach w gminie Susz powstaje najnowocześniejszy w Polsce zakład odzysku odpadów komunalnych. Ten obiekt to ekologiczny krok naprzód. Będzie się zdecydowanie różnił od istniejących podobnych instalacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. No, zakład przede wszystkim jest inny dlatego, że nie ma ręcznej pracy. Wszystko to, co jest dokonywane z odpadami komunalnymi, jest robione automatycznie, mechanicznie. W związku z tym ręczna praca jak gdyby odpada. Budowa zakładu w Różankach jest inwestycją prywatną. Firma Uskom wybudowała już w Polsce dwa tego typu obiekty. Trzeci jest jednak najnowocześniejszy z nich. Pierwszy zakład tej technologii powstał w Kosinach, blisko Mławy. Następny zakład, który posiadamy, jest w Gnieźnie. I ostatni jest w tej chwili ten w Różankach. Inwestor, budując zakład za kilkadziesiąt milionów złotych, w odpadach nie widzi problemu, a potencjalne zyski. Wszystko za sprawą nowoczesnej technologii, która przerobi śmieci na alternatywne paliwo. Będą tutaj trafiały odpady komunalne na przetwarzanie mechaniczno-biologiczne. Będzie to wstępnie rozdrobnione, składowane w tych dokach, które znajdują się za mną. Proces technologiczny będzie trwał do 12 dni w zależności od jakości odpadu, jaka będzie zawarta wilgotność. Jest to wszystko nadzorowane procesem, sterowane komputerowo. Proces technologiczny ma taki patent. I po wysuszeniu odpady będą poddawane, jak tutaj widzimy, na linię technologiczną przez separatory, sita i tak dalej. I dalej kierowany strumień będzie na dwa końcowe rozdrabniacze i przekazywane do cementowni. Czyli będzie to produkowany typowo RDF. RDF, czyli paliwo alternatywne, które jest wykorzystywane szczególnie w cementowniach. Dlatego inwestorowi zależało na szybkiej realizacji tego projektu. Zaczęliśmy budować w zeszłym roku w granicach listopada, czyli około roku jest finalny produkt, czyli już zakład stoi, praktycznie niedługo będzie funkcjonował, lada dzień. Na skalę takiego zakładu jest to bardzo szybkie tempo, zależało nam na czasie, żeby jak najszybciej tutaj to uruchomić, żeby to stało. Inwestycja w Różankach w zamyśle ma przynieść zyski dla inwestora. Zyska również budżet gminy Susz, do którego z tego tytułu wpływać będą pieniądze z podatków. Zakład oczywiście jest dla nas i wielką nadzieją, i wielkim przedsięwzięciem. Początkowo miał to być jeden zakład, który miał przetwarzać odpady. W międzyczasie koncepcja zmieniła się. Pojawił się drugi inwestor, który na bazie tego zakładu będzie zajmował się produkcją surowca bioenergetycznego. 30 listopada zakład odzysku odpadów komunalnych w Różankach ma zostać oddany do użytku. Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace, tak aby po oficjalnym otwarciu obiekt mógł zacząć w pełni funkcjonować.